Witajcie moi drodzy, witam Was na cotygodniowym spotkaniu na goleniu u mnie w łazience. Jerbka zalana dzisiaj w takim oto matero, nie bez powodu, ponieważ produkt, bardzo, którym dzisiaj będę się golił, bardzo podobny do tego matero, ponieważ bardzo zaskakujący, bardzo niedrogi i bardzo fajny. Tak, w trzech bardzo mógłbym dzisiejszy odcinek określić, a to matero również właśnie takie. Jest to matero powiedzmy z portugalskiej biedronki, które są wszędzie rozsiane u nas w kraju i był to taki, jest to takie matero powiedzmy po taniości i które bardzo fajnie się sprawdza do picia mate, także bardzo polecam Wam taki zestawik, niedrogi, a fajny, poszukać w biedronkach stoją. Bardzo uniwersalne, fajne naczynie do picia, gliniane przede wszystkim, jest bardzo fajnie, trzyma ciepło i temperaturę wody, ale dobrze, co dzisiaj? Słuchajcie, dzisiaj produkt, który mnie osobiście bardzo zaskoczył, przede wszystkim zaskoczył mnie tym, że tak długo, gdy go użyłem pierwszy raz, stwierdziłem, że dlaczego tak długo czekałem. Jest to, śmieję się sam z siebie. Jak wiadomo, jest to produkt, który z jednej strony tak naprawdę nie zachęca do zakupu, ponieważ poprzez bardzo estetyczne opakowanie, a mowa tutaj o produkcie Haslinger. Słuchajcie, nie sugerujcie się opakowaniem. Opakowanie dobrałem. Opakowanie jest to naczynie, powiedzmy, plastikowe. Plastikowy tygielek po kremie do twarzy mojej żony. Także tutaj zrobiłem taki powiedzmy, taki recykling tego opakowania i bardzo fajnie pasuje do mydełka, ale to nie o tym. Słuchajcie, produkt, który wybrałem, który zakupiłem już jakiś czas temu, widzieliście na unboxingu, no nie zachęcał do zakupu, ponieważ no bardzo, bardzo estetyczne opakowanie, czyli zwykła przezroczysta folia, krążek mydła, niczym krążek hokejowy, zwykłe dwie naklejki, niczym nie wyróżniające się i tak naprawdę miałem co do tego mydełka takie mieszane uczucia, jeśli chodzi o samo golenie, ale jeden z widzów, który również prowadzi swój kanał, polecał mi kiedyś pod filmem Rice, pozdrowienia przede wszystkim, i powiedział: użyj kiedyś sobie Haslingera. No to dzisiaj to jest to kiedyś, kiedy będę go używać i naprawdę w pierwszym momencie, gdy pamiętam rozpakowanie, no tak miałem takie, jak to się mówi, obojętny stosunek, jak to mówią, ambiwalentny do tego i muszę przyznać, że sam zapach mydełka również nie, że tak powiem, jakoś nie jest bardzo zachęcający. Jest to drzewo sandałowe i drzewo sandałowe, które raczej wszystkim fanom drzewa sandałowego, jakie produkowane jest, typu tam Prorazo, czy tak jak moje ulubione drzewo sandałowe, czyli True Fit and Heal, no nie przypadnie Wam do gustu, ale jest to taki bardzo subtelny, sandałowy, drzewny zapach, bardzo prosty i dodatkowo jest mydlanym zapachem. Tak prezentuje się naklejka, już mówiłem, opakowaniem, proszę nie sugerujcie się, bo ja sobie po prostu dobrałem pudełko po kremie i włożyłem je tutaj, pasuje, zobaczcie, idealnie, także czasami wesoła twórczość mi się udaje. Tymczasem tutaj skład, oczywiście ja go wyszczególnię pod filmem, ja mam wersję już bez wersji talu, bo z tego co wiem, tutaj należy zaznaczyć też, że wytwórnia Haslingera austriackiego, bo znajdujemy się dzisiaj, zapomniałem o tym powiedzieć przede wszystkim, znajdujemy się dzisiaj w Austrii, w stolicy Austrii, czyli we Wiedniu, w fabryce mydła, jeśli nie mylę, Georga Haslingera, także produkuje on
pełną gamę produktów, że tak powiem, takich bardzo, bardzo specyficznych, bardzo ukierunkowanych na pielęgnację. I tutaj właśnie Haslinger jest, że tak powiem, bardzo mydełkiem, tak jak była Weleda ostatnio. Chodzi tutaj głównie o pielęgnację skóry i tutaj jest największy postawiony na to nacisk. I tutaj się zgadzam, naprawdę, naprawdę kozak. Ale to zobaczycie już w dzisiejszym filmie. Tak prezentuje się mydełko, nic szczególnego, twarda jak skała, kostka mydła. Jest tego 60 gramów, także bardzo mała i przede wszystkim mała, ale fajna. Przede wszystkim, że zużywa się jedną, kupuje się następną. Bardzo praktyczne podejście ma Haslinger. Typowo po germańsku, czyli ma to być zużyte i masz kupić następne, tak ja uważam. I co jeszcze? Będę dzisiaj wyrabiał sobie na twarzy. Pokażę Wam fajny sposób, który według mnie bardzo, bardzo dobrze się sprawdza do wyrabiania na twarzy tego Haslingera. A w tej chwili posłuchajcie, co sam producent ma nam do przekazania, jeśli chodzi o samego siebie. Historia Haslinger firmy zaczęła się od starej fabryki mydła we Wiedniu, której tradycja sięga 1890 roku. W 1949 roku austriacki chemik Georg Haslinger, kupił tę fabrykę, a następnie postanowił zaprzestać w niej produkowania mydeł na bazie tłuszczów zwierzęcych, zastępując je tłuszczami roślinnymi. Poza ekologicznymi korzyściami płynącymi z wykorzystania olejów roślinnych w procesie produkcji, mydeł Haslinger z powodzeniem zaczął w nich uwzględniać również dobroczynne działanie innych naturalnych składników, takich jak miód, olejki eteryczne, zioła czy rośliny lecznicze. Jednocześnie z roku na rok rozszerzał produkcję o owe kosmetyki, które charakteryzowała najwyższa jakość pod każdym względem. Dziś w ofercie tej kultowej austriackiej marki możemy znaleźć nie tylko niezwykłe ekologiczne i luksusowe mydła, ale również płyny do kąpieli, żele pod prysznic, szampony, balsamy do ciała, sole i olejki relaksujące do kąpieli, olejki do masażu czy również do sauny. Kosmetyki łączy jedno. Wszystkie produkowane są na bazie tradycyjnych receptur z wykorzystaniem jedynie naturalnych składników. Rygorystyczne systemy zarządzania jakością, nowoczesne badania laboratoryjne i niezwykle dopracowane opakowania powodują, że produkty Haslinger spełniają najwyższe standardy. Nie bez powodu Haslinger uchodzi za markę związaną z zabiegami spa. Kosmetyki kojarzą się przede wszystkim ze źródłem dobrego samopoczucia i relaksu, a ich hasło to nie śpiesz się, zanurz się, zrelaksuj, poczuj się dobrze. To właśnie Haslinger Wellness Cosmetics. Także tak to wygląda, czyli można powiedzieć, że wpisuje się idealnie w golenie tradycyjne, ponieważ nie śpieszymy się przy goleniu, mamy, że tak powiem, czas na to, by sobie, by jak to mówią, zapewnić sobie spa w zaciszu domowym i celebrować po prostu ten czas wolny. Także myślę, że tutaj Haslinger bardzo, bardzo fajnie to oddaje. No i cóż, czas rozpakować to mydełko. Samo mydełko, powiem Wam szczerze, po rozpakowaniu z tej folii jeszcze miało jakiś taki sandałowy, delikatny zapach, ale powiem Wam szczerze, że po kilku użyciach naprawdę mydełko pachnie bardzo subtelnie. To jest w takiej skali od 1 do 10, no 1,5, 2. To jest taka skala, to jest tak delikatny zapach, tak subtelny, że naprawdę tutaj nie mam... Wszystkim, przede wszystkim tym, którzy nie lubią intensywnych zapachów i lubią różnorodność wód po goleniu używania, to tutaj myślę, to mydełko również bardzo przypasuje. A ja wybrałem drzewo sandałowe, bo widziałem, że w ich ofercie jest mydełko, które jest konkurencją dla słynnego Mitchell's Woofat i na które również będę, myślę, po nowym roku polował z taką owieczką, nie pamiętam jak się nazywało, ale szlaf mylś, czy jakoś tak, z mlekiem owczym, więc bądźcie czujni, będę się starał je
je również zrecenzować. I mydełko widziałem bardzo fajne, z szałwią, takie niebieskie, bardzo, bardzo przykuwające uwagę i bardzo, może się okazać, że bardzo fajne, bo jest z dopiskiem, że specjalnie dla skóry, dla skóry delikatnej, no, czyli bardzo typowo dla mnie. Dobrze, dość ględzenia, już opowiadam, co, czym dzisiaj będę się golił. W moim poznańskim kubku znajduje się pędzelek, którego używam już jakiś czas do golenia właśnie z Haslingerem, czyli produkcja portugalska. Jest to portugalski Semogo w wersji 830 z włosiem premium. Jest tutaj 22 mm w knocie, co zapowiada nam bardzo, bardzo fajne golenie. Już się nie mogę doczekać. I po goleniu użyję dzisiaj takiego oto klasyka. Będzie to Whisky Woods od Clubman Pinot. Jest to wersja Special Reserve lub Clubman Pinot Reserve, czyli taka rezerwa, wiecie, żelazna rezerwa z Clubmana, więc możemy spodziewać się tylko najlepszego. I po goleniu również postaram Wam się opowiedzieć o swoich odczuciach odnośnie balsamu. Widzicie Haslingera w wersji drzewa sandałowego. Tutaj mamy dosłownie rysunek tego, z czego jest robione drzewo sandałowe w Haslingerze. I do golenia użyję. Wybaczcie mi również monotematyczność, jeśli chodzi o wybór maszynki, ale ostatnio naprawdę skradła moje serducho. Jest to w opakowaniu niemieckim, czyli opakowaniu od Merkur. Będę używał polskiego, vintage'owego, powiedzmy z lat 60. maszynki, takiej, jakiej używał mój dziadek, czyli Lux nierdzewne. Tak ona się prezentuje. Maszynka ma już swoje najlepsze lata ze sobą, ale ja ją wyczyściłem, odczyściłem, dałem jej drugie życie i bardzo mi się odwdzięcza fajnym goleniem. Do golenia będę używał oczywiście żyletek Paul Silver. Chyba dzisiaj czwarte użycie tej żyletki, bo chcę sobie też sprawdzić, czy ta żyletka wytrzyma tak samo długo jak ostatnio, jak używałem Paul Silverów, a mój rekord to 6. Nie idę oczywiście na żaden rekord, chcę po prostu sam dla siebie sobie sprawdzić, czy rzeczywiście już będzie czuć, że zarost podskakuje. Dobrze, zwilżam twarz i czytałem też recenzje innych, czy to na forach amerykańskich, czy przede wszystkim na forach niemieckich, gdzie bardzo głośno o tym mydełku. I również tak jak w przypadku mydełka Tabak, czy mydełka Palmolive, które zaniechano, tutaj również ta produkcja jest kontynuowana bez bazy talą. Także ja się niestety, ale spóźniłem. Jeśli ktoś ma drzewo sandałowe lub jakieś inne jeszcze w bazie talu i chciałby się ze mną podzielić, to bardzo chętnie przyjmę, chociaż na spróbowanie, bo jestem ogromnie ciekaw, jaka będzie różnica. A tymczasem no, czytając opinie na forach, naprawdę miało bardzo pochlebne recenzje. Wygrywało przede wszystkim swoją prostotą, bo to mydełko w zamyśle jest naprawdę bardzo proste w używaniu. Ja używam tego w ten sposób, tak jak używałbym sztyftu. Oczywiście mydełko jest na tyle, myślę, plastyczne, że na upartego udrapałbym trochę do miski i wyrobiłbym pianę w misce, tak jak zawsze. Ale tutaj myślę, że spokojnie, jak mamy taki krążek mydła, słuchajcie, ono kosztuje to mydło, jeśli dobrze pamiętam, 18,99, załóżmy 19 zł, już nie będziemy aż tak tutaj. Czyli dwie dyszki, można kupić taki refil. Już. Smarowane, ja odkładam na bok.
tutaj ewentualnie to trochę wody, co pozostało na mydle. I już odkładamy. Odkładam je, niech sobie schnie, a ja później będę tutaj je, schowam je do opakowania. Dobra. Pędzel z wody. Moczył się, pędzelek moczył się w wodzie około 50 stopni przez jakieś dobre 20-25 minut. Pozwólcie, że umyję tylko rękę, bo mam trochę od mydła te śliskie ręce, żeby mi pędzel czasem nie powędrował gdzieś daleko tutaj w łazience. Cóż, także tak prezentuje się 830. To dzisiaj będzie moje trzecie użycie tego trzecie golenie z użyciem tego pędzla i tego mydełka. Widzicie, jest sucho. Na razie zobaczcie, wyrobiła się taka pasta. Cóż mogę powiedzieć? Słuchajcie.
żeby nie najać się piany. Sami widzicie, co się dzieje, więc jest tak jak ja zawiodłem się na, powiedzmy w cudzysłowie, że zawiodłem się troszkę na kremie do golenia Weleda, to tutaj jestem po prostu zakochany w tym produkcie pod względem właściwości tego, takiego czegoś oczekiwałem właśnie po Weledzie, a tego nie było, a dostałem to w tanim, z pozoru, nieciekawie, niezachęcająco wyglądającym mydełku firmy Haslinger, które osobiście, powiem szczerze, ja jestem mega zaskoczony. Zobaczcie, jaka piana z tego powstaje. To jest coś niesamowitego. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Co do zapachu, jest bardzo delikatnie, bardzo, bardzo subtelnie, bym powiedział. Tutaj nie ma jakichś wielkich fajerwerków, jeśli chodzi o... Pozwólcie, że tutaj zetrę tą. Nie ma wielkich fajerwerków, jeśli chodzi o zapach. Czuć go, ale jest on bardzo delikatny. Także pierwsze przejście, luks. Świetne, po prostu... Poślizg bardzo fajny, zobaczcie, jak ta piana niesamowita. Z tego trochę, co wtarłem w twarz, to nie chcę być jakimś prorokiem, ale gdy włożyłbym to mydełko do tygielka, namoczyłbym je, zrobiłbym tak zwany blooming i tak nabił je przy pomocy pędzla tak na bogato, to mogę się ogolić. Siebie od stóp do głów wtedy. Więc pozostanę naprawdę przy tej metodzie. Z pędzlem z dzika. Naprawdę w tej wersji premium budowanie piany z Haslingerem to naprawdę czysta przyjemność. I muszę przyznać, że nie spodziewałbym się, no nie spodziewałbym się czegoś takiego po... Świetny poślizg, nic złego się nie dzieje na skórze. Słuchajcie, został naprawdę potężny film na skórze. Dla mnie to jest coś niesamowitego. Naprawdę, naprawdę jedno z fajniejszych mydełek, jakie znalazłem w tym roku. Swoją jakością. Chciałbym powiedzieć, że tak samo dobre jak pamiętacie mydło Mogno, przepraszam, od Ach Brito. Czy od Ach Brito Musgo, to również zapewniło mi świetne golenia, ale tutaj muszę naprawdę wziąć poprawkę i muszę przyznać, ponieważ muszę przyznać świętą rację, że jest lepsze. Jest lepsze o spokojnie o... W mojej ocenie jeszcze raz tak lepsze jak... Zobaczcie, jaka ta piana jest. Coś niesamowitego. Pamiętam pierwszy raz, jak wziąłem to do ręki, to wziąłem to tak od niechcenia. I było to takie nonszalanckie troszkę wyrabianie piany. Aż tu nagle, ku mojemu zdziwieniu, ukazała się przepiękna, tak jak widzicie teraz, kremowa, śmietanowa piana.
Więc myślę, że przy robieniu zamówienia na... bo jeszcze chyba zdążycie przed świętami, naprawdę warto dołożyć do koszyka ten mały krążek mydła, a obiecuję Wam, że naprawdę zapewni Wam świetne golenie. Jeśli chodzi o właściwości, bo zapachu jakiegoś drzewa sandałowego typu Taylor of Bond Street tutaj nie ma. No, nie oszukujmy się, tutaj nie uświadczymy takich doznań zapachowych lub takich jak w Truffitten Hill. Tu jest bardziej mydlany niż bardziej sandałowy. Bardzo subtelnie ja czuję ten zapach. Powiedziałbym, że praktycznie wcale. Ale za to właściwości. Używa mi się tego produktu bardzo zbliżenie do sztyftu szpejk, do sztyftu palmoliv, właśnie to są takie klimaty. Jeśli chodzi o pielęgnację na skórze, to cóż mogę jeszcze dodać? Mydełko mogę polecić przede wszystkim ludziom, którzy mają skórę wrażliwą. Naprawdę odczujecie różnicę, albo też osobom, które przechodzą z kremów do golenia właśnie na mydło, chciałyby spróbować mydło, nie wiecie jakiego mydła użyć, to spokojnie mogę Wam polecić Haslingera. Niedrogie, a Was zaskoczy. Super, super sprawa, naprawdę skórę ma w bardzo dobrej kondycji. Bez dwóch zdań. Oczywiście, zobaczcie, Lux pójdzie do czyszczenia. Troszkę osadu zostało, no ale teraz czas na Clubman Pinot Reserve. Whisky Woods, również jeden z moich ulubionych clubmenów, takich, że tak powiem, clubmen wieczorową porą, to na jesień to tylko ten. Ale nie tylko. Znam takich, którzy używają tego cały rok, bo takim się podoba ten zapach. Tutaj dostaniemy właśnie kopniaka z drzewa sandałowego, delikatnie z whisky. Wszystko jak w najlepszym porządku. I tutaj też musicie się nastawić na zapach. Naprawdę przez kilka godzin on tutaj uwydatnia się, że tak powiem. Przepiękny. Super sprawa, naprawdę. Dobrze. Drzewo sandałowe. Od Haslingera. Jest to aftershave balsam, ponieważ nie znalazłem żadnej wody po goleniu Haslingera. Zobaczcie, jest to taki dosyć gęsty. O, tutaj będzie dobrze widać. Balsam, ale bardzo taki lejący się, powiedziałbym. Również podobny swą konsystencją do balsamu z Weledy. Właśnie on tak ma taką postać. Serum się rozsmaruje na skórze i naprawdę skóra jest tak odżywiona,
tak zadbana. Choć ja tak za bardzo balsamów nie lubię, to się smarować za bardzo tymi balsamami, to tutaj muszę przyznać, że te germańskie wynalazki, że tak powiem, te germańskie produkty naprawdę skradły moje serducho. Także słuchajcie, dzisiaj ode mnie taki oto zestaw, który Wam mogę jeszcze na chwilę przed świętami polecić. Niedrogi, a bardzo, bardzo dobry. Jakość tutaj jest zaklęta. Naprawdę w bardzo fajnym zestawie. Drzewo sandałowe Haslinger. Polecam. Naprawdę polecam przez duże P. A ja jeszcze do Haslingera sobie wrócę w kolejnych goleniach i też w kolejnych odsłonach zapachowych, także mam nadzieję, że do zobaczenia. Ja już zalałem jerbkę. Życzę Wam oczywiście przyjemnego wieczoru. I cóż, widzimy się w kolejnym goleniu. Słuchajcie, super. Także dziękuję za uwagę, dziękuję za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym goleniu. Cześć.